Stachów wyłania się Jest, Stachy za górki. Jedziemy. Ja muszę z nim skoczyć. Ja skoczę, bo muszę nagiąć jedziemy. Ja odegnę ją ręką i już. Nie chciałem Krzyśkowi ścinać tego, bo ja chciałem to całą tę gruszkę. Tę gruszkę to chciałem całą wyciąć, nie? Z ziemi po prostu tu i by. W prawo teraz, tak jak rok temu. O. Kurwa, to tu się nie przejedzie. Przejedzie się, spokojnie. Niech. O. Mówię, że się przejedzie. I on tylko tu nagnę. O. No i jedziemy. No jest. Niepozornie to wygląda tak, nie? O. Dobra. To ja lecę po. Bo tak, skosimy co? Kosimy. Tylko jak będziemy tu drugie to pole kosić obok u cioci, to tam na tych ziemniach, po ziemniakach tam kawałek kwasu to zostawimy i to na przyczep, na furkę wysypę. To kurą będzie akurat, nie? Trochę zieleniowo. Nie akurat. No. Działamy. Nie ma co. Słucham. Ja klapki otworzę i działamy, panie kochany. Opa, idziemy otworzyć klapki. Kosimy. Up. Dobra, 3,5 i działamy. 3 był, ustawię na 3,5. Zobaczymy. Czy jedzie, gubił ani nic. No coś powinno dać, no. Pakujesz się? Dawaj, zobaczymy. Jedyne co, tam widzi pan jak ten kamień, takie kółeczko. Nie wiem, po pierwszym oprysku tak grzyb wszedł, że... A, takie te zielone. Tego. Nie, nie, przed zielonym jest takie kółeczko czarnego. I nie wiem, cholera wie od czego to. Cholera wie od czego to. No. Tam od mokrości może śnieć, śnieć. Śnieć, tak mi się wydaje. Bo tam grzyb wszedł po pierwszej... No to też by kurwa mieszać z tym, z tą pszenicą. No zobaczymy, pojedziemy, będzie... On zabrudzi, bo to, no. To jest kurz. No zobaczymy, będziemy jechać... Nie wiem, czy zabrudzi. No zawsze może być to ziarno takie, wiesz. I mniejsze takie. Ale to jakby odwiać? To nie odwiejesz tego, bo ja, to osadzi się tak. No. No to nic, zostawimy najwyżej już. Pojedziemy i zobaczymy jak będzie. No to nie wiem. No, to atakujemy to już. Jaki pójdziesz z tym zielonym... Skosimy i będzie... Dobra.
Tu była, tu stała woda na wiosnę. Tu cała mi wymoka kwis gdzieś. Nie było nic. Tu przy tym rogu, jak ta mietła, nie? Tu woda normalnie stała przez miesiąc. W tej mietle. Czy nie gubi ziarna. Nie widzę. O kurde. Czyli powinno być suche. O kurwa, w szoku jestem. Dobra. Idziemy, zobaczymy, czy jak tam w zbiorniku jest. Kto to prezentuje. Dobra, tu jest ok. Upa. Przecież, a może więcej wiatru tak go próbuję. Żeby może tę fleszkę jeszcze bardziej wysłuchiwało. Ciepła jest, ale jest sucha. Pan powstał. No ciepła jest, bo się zagrzała na słońcu. Opa. Opa. Damy troszkę wiatru. Patrzymy, zwierzyna poniszczyła. Nadzieję, że chociaż z butera zbiornika będzie z tego pola. Pierwszy. Dobra. Bo
łąki dziadowskie gryzą. Co? Jedziemy. Kurwa, nic nie gubi, ani jednego ziarka nie znalazł. Kręci pan Bogusz jeszcze klepisko. Dobra. Zniszczył te. No to troszkę za kubę. No. Tutaj ten ubin jest tutaj tylko. Widzisz, jakie strączki są potężne? Jakby go zdesykował, to by było z niego co? Kawałki ile jest? Hektar coś? 99. Hektar równy, no. 80 arów. No, mam nadzieję, że chociaż bitka twoja będzie. I należy on cały, na całą długość. Kurde, na ciapek się zagotuje. Dobra. W środku będzie najładniejsze, bo tutaj znowu... O! No niech pan patrzy po lewo, jak tu zwierzyna wydupła. Jest dobrze. Lecimy. Na hektar 90. Z paliwem licząc. Tu z paliwo. Dobra, sypiemy. W zeszłym roku sypała lepiej, niestety wyjdzie gdzieś tu plon ze 3,5 tony z hektara z tego pola, niestety. Ale cóż, wapno pójdzie w tym roku, w przyszłym roku przeżyto makro, mikro składniki i już, no. Zobaczymy jak będzie. Dobra, jeszcze trochę! Nie, dobra. Dobra, na środeczek. Minuta czasu, 2 tony. No, lecimy. To sypie. Dawaj, się teraz ze mnie śmiał, co? Ja. Kurde, dziadu ty. A chciałoby ci się, to może błomucić. Błomucić, o nie. Nie zobaczymy. Nie, już pan niech kręci. O, niech pan kręci. No, jeszcze trochę. I w lusterku tam niech patrzy pan już. Dobra, przejdzie. Znaczy, siutko jest, kurwa. Fast tu nic nie złapała. Tam trochę plewek, to tam ciul, ale najważniejsze, że tej zieleni nie ma, nie? No, to mi się liczy. To mi się liczy.
roku. Tu zwierzyna zrobiła robotę niestety i nic się nie poradzi. No. Widzicie, jak jest słabo. Nie ma to!
jesteśmy pod pszenicą, mnie od razu. Już następny dzień, jaka kamera nam padła i... No, Piotruś tu w sumie zbiornie go muci chyba, nie? Piotruś kurą będzie miał. Tak, Piotruś kurą będzie miał i zbiornie ta nasza klima chodzi. Elegancko. Ładne, no. Ładne, grube, grube. Grube, grube, fajne. Zobaczymy, czy gubi, czy nie gubi. Pojedyncze się trafiają. Kurzy się strasznie popadało, ale wilgotno jest jeszcze. O. Wilgotne trochę, nie? Takie. Tak się wydaje. Może, bo ciepły. I jedziemy dalej z tematem. Po żniwach, kurna, można pijać. No, no to jest. Jutro możemy walić. Bimberek wieczorkiem. Nie wiem, czy się zmieści. Tyle materiału to... Trzeba było trochę ziemi przybrać, to by więcej było plonu. Będzie słona przyciekiem. To jest leżało teraz, nie? Spokojnie. Czyściutko! Czyściutko! Opa! Wilgotno tam pod płynem trochę. Z przelowowego mi się wydaje, że tam może. Nie? Teraz nie otworzymy, bo gorąco. Ale wszystko wygląda tu ok, prócz tego płynu no. Paski się kręcą, jest dobrze. Nie trzeba stawać na środek, bo już przybiegłem tak po bokach. A podegnie ją się, jak wróci pan na powrót. Później się może woda laknie. No to później się ją napognie z powrotem, bo żem stanął i... Opa! No co? Kończymy. Żniwa u nas. Pan Boguś leci na łaziska i tak. Mam nadzieję, że filmik ze żniw będą podobać. Będzie bonus ze żniwa, ale to później. Co będzie? Bonus żniwny, ale to jeszcze później. To co, jaki będzie bonus? Bo ja nie wiem nawet o jakich bonusach. A to ja ci wytłumaczę. To ja ci wytłumaczę. No to dobra. Żniwa się nie kończy. Żniwa na kanale Rolnika będą trwały nadal. A, wiem o co. No. To lecimy, to do zobaczenia w następnym odcinku. Jak plon będzie z wami, jak to w lesie mówi. W pracach pożniwych się widzimy. Tak. Nara.